Robert, ty dzisiaj otrzymujesz wyjątkową nagrodę. Czy ty czujesz się takim promotorem zdrowego stylu życia? Ja przyznam szczerze, że jestem bardzo zaskoczony tą nagrodą, ale bardzo dziękuję. Inaczej, no patrząc na to wszystko, co się dzieje dookoła nas, tego całego tempa w życiu, to chyba trzeba znaleźć ten moment na to, żeby zadbać o siebie. A ja przez to, że się zajmuję tańcem, tak, ma niespodzianka, to chyba tak, bo ruch to zdrowie, muzyka to zdrowie, uśmiech to zdrowie i taka pozytywna energia to zdrowie. A wydaje mi się, że zarażam tańcem od wielu, wielu lat, więc jak najbardziej. A jak wspominasz czasy, kiedy występowałeś w programie Taniec z Gwiazdami? No to było niesamowite doświadczenie, przeżycie dla mnie. No i tak naprawdę chyba wszyscy tancerze od momentu, kiedy się pojawili w tańcu z Gwiazdami, a później w Dancing with the Stars, to dostali drugi taki life. No weszli w życie takich, no troszkę można nazwać już celebrytów, osób rozpoznawalnych, medialnych. No i taniec tak naprawdę stworzył z nas jakieś, powiedzmy, medialne osoby. Ty byś chciał ponownie pojawić się na parkiecie jako nauczyciel jakiejś gwiazdy, a jeżeli tak, to kogo chciałbyś uczyć? Ja cały czas jestem na parkiecie. To, że mnie nie ma w programie, to nie znaczy, że gdzieś zniknąłem, nie tańczę. Wręcz przeciwnie, cały czas się rozwijam, cały czas się uczę, szkole i mam mnóstwo nowych. Ja cały czas na nie mówię gwiazdy, pozdrawiam. A czy chciałbym być w programie? No na pewno tak, bo to jest, za każdym razem każda partnerka, każda gwiazda to było nowe doświadczenie, nowa kartka takiego, takiej gry i takiego poznawania się od nowa, bo tak naprawdę każdy z nas jest inny i każda kobieta jest inna. Powiedz mi w takim razie, co teraz w ogóle u Ciebie słychać, bo pamiętamy, że jakiś czas temu brałeś udział w jednym z programów, gdzie poszukiwałeś miłości. Tak, tak, poszukiwałem miłości, program 40 kontra 20. Jej, no co się u mnie dzieje? U mnie się dzieje, no uważam, że bardzo dużo. Cały czas taniec, cały czas ruch, mój kanał na YouTubie, Legalny Kochanek, polecam. Cały czas rozwojowo. Staram się teraz troszeczkę inaczej patrzeć na to wszystko, czym się zajmowałem do tej pory, to znaczy ruch, taniec i ten taki sportowy tryb życia troszeczkę przełożyć na to, żeby pokazać kobietom, pokazać ludziom tak naprawdę, że taniec to nie tylko kroki. Tak to wygląda w skrócie. A udało Ci się poza programem znaleźć miłość? Pozwolisz, że nie odpowiem na to pytanie na dzień dzisiejszy.